Portret Stanisława Sołtana Portret pędzla Jana Chrzciciela Lampi przedstawiający Stanisława Sołtana pochodzi z lat 1775-1800. Prostokątne płótno ma wymiary 90 na 705 cm. Obraz został namalowany techniką olejną. Sylwetkę mężczyzny ukazano na ciemnoszarym tle nieba pokrytego chmurami. W niewielkim fragmencie tła po lewej stronie niebo przejaśnia się i nabiera barwy ciemnogranatowej. Mężczyzna został ujęty od pasa w górę. Zwrócony jest nieco w lewą stronę, bardziej widoczny jest jego lewy profil i lewe ramię. Mężczyzna jest zamyślony. Spogląda przed siebie nieco w dół. Nad jasnymi, łagodnymi oczami widnieją szerokie łuki brązowych brwi. Gładko ogolona twarz ma owalny kształt. Płowe włosy, równo obcięte nad czołem i skrońmi, swobodnie otulają jego twarz. Mężczyzna ubrany jest w ciemnoniebieski żupan, czyli staropolski strój męski o kroju długiej sukni. Na piersi zdobi go szamerunek, czyli pasmanteryjne, dekoracyjne zapięcie. Mężczyzna pod spodem nosi białą koszulę na stójce z zagiętymi rogami kołnierzyka, Zapinaną na ozdobne guziki. Lewą ręką obejmuje buławę marszałkowską czyli krótką laskę zakończoną ozdobną gałką, będącą oznaką władzy marszałkowskiej. Na buławie widnieje syrokomla odmieniona herb rodziny sołtanów. Grzbiet prawej dłoni mężczyzny leży na oparciu krzesła. Portret utrzymany jest w ciemnej kolorystyce. Jasnymi elementami obrazu są, Twarz mężczyzny i jego lewa dłoń. Na twarz pada ciepłe światło, dodaje jej łagodności. Dłoń namalowano w chłodnej tonacji. Jest ona najjaśniejszym elementem obrazu. Przyciąga uwagę do otrzymanej przez sołtana buławy. Stanisław Pereswiet sołtan był marszałkiem nadwornym Wielkiego Księstwa Litewskiego. Według daty na odwrocie obrazu, Mężczyzna został namalowany w czasie Sejmu Czteroletniego. Trzymana przez niego buława podkreślała funkcję, którą sprawował. Obraz należy do kolekcji Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim. Jest jednym z obrazów ilustrujących drzewo genealogiczne rodziny sołtanów. Obraz oprawiony jest w złotą, dekoracyjną ramę.